Yo, elo, siema. Witam w kolejnym odcinku z serii Hity Polskiego Internetu. Dzisiaj pogawędzimy o Alanie Kwiecińskim, który pomimo, że zuch chłopak, często bredzi od rzeczy i gubi się w zeznaniach. Opowiem wam o jego początkach w showbiznesie aż do dziś, gdy to został jednym z bardziej rozpoznawalnych zawodników fejmu. Ale pierw suchar. Przechodzi Alan do biblioteki i mówi: jest książka pod tytułem Zostałem Mistrzem Świata? A bibliotekarka na to: fantastyka, piętro wyżej. A, i pamiętaj, że jak klikniesz subskrybuj na dole, to będziesz otrzymywać notyfikacje o nowych filmach na kanale. Zapraszam do oglądania. Podobno się za studia wziąłeś. No, matematyka nie jest mi obca. Co, że jaja ze mnie robisz? Nie, nieważne ile jesteś w stanie ciosów przyjąć, nieważne ile razy jesteś w stanie stać. Alan Kwieciński jest byłą gwiazdą telewizyjnego reality show pod nazwą Warsaw Shore. Alanik był szalonym imprezowiczem, który podobnie jak Sequento interesował się kobiecymi majtkami wrzynającymi się w pupę. Hulał sobie razem ze Stiflerem po wszechświecie i bujał w obłokach jak Szymek Czarodziej na Marsjankach. Ipsole Dominus Magicae Spiritus. Ciężko mi się wypowiedzieć na temat jego charakteru, był jakiś taki nijaki. Trochę jak jakiś NPC w grze wideo, albo dzisiejszy Wojtek Gola, który absolutnie nie ma już nic do powiedzenia. Zawsze mnie zastanawiało, co by się stało, jakbym zapodał łabałbałowi mokrego palucha do ucha. O Jezus mały, jaka umelek. Proszę tak więcej nie łobić. No i co? No i gówno. Gówno. Rzadkie i śmierdzące. Czegoż można się spodziewać po tego typu programie, jak nie imprez i kobitek ze zgrabnymi pupami? Jakiś awantur? Nadmiaru testosteronu unoszącego się w powietrzu? Nie wiem jak można być fanem czegoś takiego. To zrozumiem, że można to oglądać w celach czysto rozrywkowych, ale traktowanie tego na poważnie to już totalny brak gustu. Nie wiem, ja akurat chcę to odpierdziela mi. Nieraz pozytywnie, nieraz negatywnie, ale częściej właśnie pozytywnie mi odpierdziela, więc nie śpimy, zwiedzamy albo coś. Alan nie powinien pić alkoholu, źle to na niego działa. Jest bardzo agresywny po alkoholu i uważam, że nie powinien w ogóle pić. Przejdźmy sobie do jego debiutu w Fame MMA, w którym to zmierzył rękawice z Arkiem Tańculą. Tańcula w tamtym okresie trenował raptem 2 miesiące do pojedynku i co ciekawe, wygrał. Wygrał z gościem, który naprawdę bardzo długo specjalizował się w tej dziedzinie i nieraz dumnie o tym oznajmiał. 3 miesiące mega ciężkich przygotowań. Nabrałem trochę szacunku do mojego przeciwnika przez to, naprawdę. Chyba teraz wiedzą tak naprawdę, jakie my serducho zawodowcy oczywiście tak, słuchajcie, wkładamy. Na początku byłem mega wkurzony. Wiecie, chciałem go po prostu rozwalić i roznieść, ale teraz to już damy dobrą walkę, mówię wam, serio. Bitka trwała do ostatniego gonga i o wyniku musieli zdecydować sędziowie, a decyzja była jednogłośna. Nie wiem, co tu się stało. Albo Arek jest urodzonym wojownikiem, albo Kwiecińskiemu głowa nie zagrała. I absolutnie nie ujmując nic chłopakowi, po prostu nie był to jego dzień. I zakończmy ten temat. Każdemu zdarza się potknąć na skórce od banana. I'm a banana. Całość pojedynku macie na oficjalnym kanale Fejmu i najlepiej będzie, jak sami ocenicie jej przebieg. Ludzie w sekcji komentarzy nie zostawili suchej nitki na nim. Czy słusznie? Myślę, że trochę tak, ale prawda jest taka, że gdyby nie Tańcula, to Alan by wygrał. Lecimy dalej. W kolejnym starciu smerał się końcówkami z panem Pająkiem. Tu również o wyniku musieli zdecydować sędziowie. Jednogłośną decyzją wygrał Alan, choć zdania na ten temat są podzielone. Ale walka była piękna. Ja wiem, że nie da się przewidzieć przebiegu pojedynku, ale nie ma nic smutniejszego dla widza niż czekać miesiącami na starcie, które kończy się po 30 sekundach. Ale taki jest ten sport. I dziwne, żeby ktoś w sytuacji, kiedy ma okazję ubić rywala w pierwszych sekundach, miałby tego nie robić. Weźmy na przykład walkę Pudziana z Mamedem, który dość szybko pokazał mu, gdzie raki zimują. Co on miał zrobić? Specjalnie przedłużać ku ucieszy publiki? To tak nie działa, szanowni państwo, także nie zesrajcie się tam na różowo i sami coś ze sobą zróbcie, zamiast wiecznie hejtować! Pół roku później doszło do rewanżu między miłym państwem i tym razem wygrał Pająk. Jak ten Spoderman poczęstował go pajęczyną prosto z jego dziury ozonowej, tym samym wygrywając główną nagrodę, a mianowicie bon na 350 zł w oficjalnym sklepie Fejmu. W następnym uniwersum miał nieprzyjemność spotkać się z Denisem Załęckim, o którym śnił po nocach. Tutaj były dymy pełną parą, nie zabrakło ciosów z partyzanta i obrzucania się wzajemnie pierogami faszerowanymi gównem. Zresztą wiecie, jak to bywa na panelach z Załęckim. Jeżeli facet za kimś nie przypada, mówi o tym wprost, nie trzymając się za język. Szanuję jego technikę, szanuję, bo miał bardzo dobre walki, tego mu nie można zajmować, ale nie szanuję go jako człowieka, bo nie ma szacunku do ludzi, dlatego w klatce dam mu lekcję pokory. Chciałbym bardzo zrobić to tutaj teraz. To było ewidentnie spotkanie dwóch światów. Ulicznika z klubowym imprezowiczem. Te charaktery nigdy nie będą ze sobą spójne. Za dużo agresji w tym wszystkim ze strony Załęckiego. Wiadomka, na panelach starał się coś uargumentować i tak dalej, ale wypadałoby, żeby zaczął się kontrolować. W końcu oglądają was dzieci. To zobaczy ci piątego. Się zestrasz. Skończy cię w internecie, skończysz się. Jakby z tobą przegrał, to bym się skończył w internecie. Tak, skończysz twoje
Chcesz web dostać, czy co? No. Co jestem? Spokojnie, chodź, się sprawdzimy szybko. Mogłeś tutaj do mnie dojść, ale dobra, mogłeś tutaj dojść, a nie kpiąłeś tam. Zajebiście, że był to kolejny z tych pojedynków, który dotrwał do trzeciej rundy. Różnica wagi zrobiła swoje, bo w końcu Denis Rozrabiaka ważył 20 kg więcej od rywala. Spoko się to oglądało i to fakt, ale te potężne kopniaki na baniaka mogły się niebezpiecznie skończyć dla imprezowicza. Wszystko full legal dostępne na oficjalnym kanale Hajlik. Cytując jeden z komentarzy pod nagraniem, Alan stęskniony za czasami przedszkola, gdy wychowawca, w tym przypadku Denis, wyznaczał godzinę leżakowania i drzemkę. Wygrała ulica, ale Alanik zostawił w oktagonie serducho i mózg. Przejdźmy sobie do mojego ulubionego rozdziału spod kategorii Alanik, a mianowicie słynnego puu na wywiadzie dla Betklika. Wyczem do gawkę. Thank you. 31 października 2022 roku na kanale Betclick Polska pojawił się wywiad, który na zawsze odmienił losy wszechmaterii. Nie chcę mówić, że zaczęło się niewinnie, bo Alan gadał jak obłąkany od samego prawie początku, ale wszystko to nie zapowiadało tego, co miało zaraz nadejść. Szybciki ci kupię ty na galety. Jakoś od 7 minuty wywiadu Kwieciński zaczął pokazywać jakieś dziwne gesty w stronę Madiego. Coś jak połączenie Waldusia Kiepskiego z Neandertalczykiem polującym na bizony. Ty kutafonie jeden, ty! Na główkę se poskać, ty kutafonie jeden, ty! I teraz pytanie. Czy zazdrościć pani dziennikarce udziału w tak wiekopomnej chwili, czy raczej współczuć? Słynne pou myślę, że spokojnie trafia na listę 10 najpopularniejszych memów w Polsce. Bidna nawet w najgorszych koszmarach nie przypuszczała, że zrobią się z tego jaja na cały internet, bo chyba normalnym już jest od Janie Pawlić gest w czyjąś stronę w życiu codziennym. Mama was poprosiła o umycie garów, albo ojciec o wyrzucenie śmieci, albo kumpel, żebyś mu pożyczył dwie dyszki, albo kobieta, żebyś wynosił się z jej myśli. W walce z wiewiórem pokazał, że nie jest byle bambikiem z draską na majtkach, zaliczając jeden z najpotężniejszych knockoutów w historii fejmu. To było prawie jak jakiś critical hit z Mortal Kombat, albo i lepiej. Po całym wydarzeniu grzecznie przekazał gest pokoju do pewnych miłych panów ze świata show biznesu. Alan, na sam koniec ja przytrzymam mikrofon, a ty zrób to, z czego słyniesz, w czym jesteś najlepszy. Do tej kamery. Cały Kraków, uwaga! Wiewiór, bomba, Ferrari w Armazonie, ty kutafonie jeden, ty! To było takie płe zabawne. O sytuacji z potężnym Dawidem Załęckim dosadnie się wypowiedziałem w odcinku o tym panu. Tutaj macie adnotację, link również w pierwszej linijce opisu. Oglądamy.